A jak się mój tata wziął we Lwowie, to też bardzo śmieszna historia. On był... I to jest historia, która ma taki zapląt w Solidarność. Mianowicie przyjechałem, jeździłem po kopalniach po Śląsku, po Zagłębiu, na spotkania z górnikami w sprawie tych wolnych sobót. Chodziło o to, żeby przepracować 8 wolnych sobót w ojczyźnie, w darze. Solidarność wezwała do 8 wolnych sobót i w związku z tym miała być decyzja Komisji Górniczej i trzeba było przedtem rozmawiać z górnikami, żeby była zgoda załóg. I myśmy wszyscy, całe kierownictwo Solidarności jeździło po tych zakładach. No, Wałęsa tam jeździł, Lis, inni i ja między innymi jeździłem. I przyjechałem do kopalni Zawadzki w Sosnowcu. Pytam tego, tak coś czuję, coś mi się to kojarzy. Pytam tego dyrektora, jak się ta kopalnia przed wojną nazywała? Mówi Reden, a jest tu szyb Paryż, jest. No i po chwili jest ten wiec taki, to był taki wielki wiec w sali tak zwanej rozdziałowej, część załogi zjeżdżała, ci co mieli zjechać wchodzili z lampkami, ubrani, wiesz, tego, a druga część wyjeżdżała i wtedy spotykały się dwie zmiany i do tych dwóch zmian ja przemawiałem, odbywała się pyskuwa, dyskusja, pobić mnie tam chcieli, co nie akurat na tym Redenie. No i pytania. I zaraz się zrywa jakiś facet, musi partyjny, i mówi, no, a może nam pan coś o swoich rodzicach powie, co i tak robili w życiu. Nie wiem, pewnie bym wziął za michnika, jak rozumiem. A na to ja mówię, a tak, to mogę chętnie odpowiedzieć. Otóż mój tatuś przed wojną, w 1923-1924 roku pracował, mówię, tu na kopalni Reden, na szybie Paryż, jako pomocnik maszynisty. Bo właśnie on na tej kopalni Paryż już po 20 roku, bo tatuś mój był ochotnikiem, jak miał 15 lat, podstawił kolegę i poszedł na ochotnika na front w 20 roku. I zresztą poszedł na ten front z trylogią w torbie i wyznaczono go jako ochotnika do plutonu egzekucyjnego. Na cytadeli na Żoliborzu naprost naszego domu rozwalał dezerterów. Co ja myślę, że zostawiło mu skazę na całe życie. To, co on opowiadał o 20... Mój tatuś opowiadał o 20 roku, to jest Babel, tylko z drugiej strony. Pisany, zresztą Babel był najukochańszą. Jedną z 3 najukochańszych książek mojego tatusia, drugą były przygody dzielnego wujaka Szwejka, a trzecią mam Tadeusza. Otóż te 3 książki zdał w koło. Tak właśnie po tych 3 książkach już widać mojego tatusia. Dość dobrze, ale o tym będzie jeszcze za chwilę. No i teraz wracamy do tego szybu, bo ja nic nie skowiłem, do tego szybu Paryż, gdzie tatuś jest, jak wrócił z tej wojny, zaczął pracować jako pomocnik maszynisty. Przedtem zrobił maturę i poszedł tam pracować. Otóż zepsuła się maszyna i przyjechał fachowiec z Francji, bo właściciele byli Francuzi i nie dawali tu żadnemu Polakowi dotknąć tej maszyny. No, rozebrał, złożył. Tata powiada, dmuchnę w jedną rurkę i widzę, że nie wychodzi, nie przechodzi. Tam w środku był smar, zatkało rurkę. No to mówię, a jeżeli ja naprawię tę maszynę? No to naprawię. I naprawił, bo przedmuchał ten smar, nic powiedział, kazał się zostawić sam, przedmuchał ten smar, wypuścił, rozgrzał to tego, zamontował i dano mu 2000 złotych. I stypendium na studia na Politechnice Lwowa. I tatuś pojechał do Lwowa, gdzie właśnie uwiódł moją mamusię i tak ja się urodziłem.